Witam serdecznie. Dziś pokażę, jak działa opcja slow motion w telefonie Xiaomi Mi 8. Jak widać, można pszczółkę nagrać w zbliżeniu, jak macha skrzydłami. 960 klatek niby na sekundę, ale są to klatki wyliczane, kalkulowane, czyli co kilka jest włączana opcja przetwarzania. Tutaj widać, że bardzo krótkie nagranie, dosłownie sekunda, a kółko po lewej się przetwarza i myśli. Takie nagrania trwają 10 sekund i jeżeli próbujemy coś nagrać, to na początku jest to prędkość normalna, a dosłownie ostatnia jedna czwarta tego czasu, będzie pokazane na jednym z ostatnich zbliżeń, jest przeznaczona na slow motion. Możemy się pobawić właśnie nagrywając wlewające się różnego rodzaju płyny. Jak widać, na początku prędkość jest normalna, a potem jest w zwolnionym tempie. Bardzo fajnie wygląda wlewanie na przykład oliwy z oliwek do wody. Tworzą się bardzo ładne kółeczka. Jeżeli ktoś ma domowy patent na nagrywanie tego w obracający się sposób, to bardzo proszę o wskazówkę. Na razie jestem na etapie myślenia, jak to zrobić, ale może mi się uda zrobić taki slow motion obrotowy. Jak na razie trochę coli, wody, oliwy, no i można się pobawić tutaj takiego koronawiruska małego, okrągłego stworzyć, ale najfajniej jednak wyglądają silikonowe piłeczki wrzucane do wody, no i ten rozbrysk charakterystyczny dla wpadającego przedmiotu do cieczy. No jest, wymaga trochę sprawności, aby skoordynować właśnie ten moment wpadania do cieczy w momencie tam, gdzie są te takie grubsze kreski, żeby ten dosłownie ułamek sekundy uchwycić w slow motion. Trochę prób trzeba wykonać. Niestety u mnie jest problem z ostrością, aby ten płyn w środku był ostro nagrany. Jak widać, niestety nie jest to idealne. No ale jest to zwykły smartfon i myślę, że taki ciekawy efekt można sobie zastosować. A moje mini studio nagrań to po prostu statyw i na ręczniku papierowym ustawiona miseczka z wodą. Zachęcam do zabawy.